Witam wszystkich. Ten mecz można podzielić na różne fragmenty. Uważam, że pierwsze 20-25 minut zagraliśmy świetny mecz piłkarsko. W defensywie z piłką, przy nodze bez piłki. Graliśmy odważnie, otwieraliśmy wszystko od tyłu, tworzyliśmy sytuację. Był to naprawdę znakomite 25 minut, tak jak sobie życzę i żeby to wyglądało przez dłuższy okres czasu. Później mieliśmy lekkie problemy, bo przez to, że po prostu faulowaliśmy niepotrzebnie w tych strefach, w których nie trzeba, ale w przerwie o tym porozmawialiśmy i uważam, że bardzo dobrze kontrolowaliśmy grę i dawaliśmy grać Jastrzębowi tylko w tych strefach, które dla nas nie są interesujące, a w strefach, gdzie się coś może zdarzyć, wypychaliśmy ich i robiliśmy to z głową. Byliśmy bardzo dobrze przygotowani na ten mecz. Chcieliśmy dzisiaj zagrać na zero z tyłu, zagraliśmy z przodu, tak jak już powiedziałem, tworzyliśmy sytuację, mogliśmy wcześniej ten mecz zamknąć, jakby się troszeczkę inaczej to wszystko potoczyło, mogliśmy też stracić, ale liczy się zwycięstwo i tak jak zawsze mówię, my staramy się z meczu na mecz zawsze o całą pulę grać i nie hamujemy, jedziemy dalej po swoje, czyli skupiamy się zaraz na Polkowicach. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Zawsze długo, dzisiaj krótko. Mecz zaczął się od dwóch uderzeń z dystansu Sienkiewicza i tak zespół Olimpii w tym momencie bardzo mocno uwierzył, że w tym meczu są w stanie coś zrobić. Przy pierwszej bramce zabrakło mi, ponieważ domino zawsze zaczyna się od samej góry, zabrakło mi agresywności w naszej strefie ataku. Stykowa sytuacja przy bocznej linii. Nie wytrąciliśmy zawodników Olimpii z równowagi, czy przerwali tej korzystnej akcji. Trzeba oddać tutaj przeciwnikowi, że naprawdę ta akcja była bramkowa na 1-0. W późniejszej fazie już taka bardzo w tempo i, no i wykorzystali nasz błąd w ustawieniu. Później skutecznie wybijali nas z rytmu przez cały mecz, wybijali nas z rytmu poprzez swoje ustawienie. I takie podejście do meczu, gdzie jak trzeba było przerwać akcję, jak trzeba było wyczyścić, to po prostu robili to skutecznie. Tworzyliśmy tylko akcje po indywidualnych akcjach z bocznego sektoru, gdzie kilka razy udało się dostarczyć piłkę w pole karne i po stałych fragmentach. Natomiast druga bramka zabiła już ten mecz i przegrywamy 2-0. Dziękuję. Panie trenerze, dwa pytania. Pierwsze mam takie. To jest kolejny mecz, czy powiedzmy ten z Lechem, że zawodnicy, nie wiem, są nieobecni na początku meczu. Jak pan to mówi, i źle wchodzą w mecz, tak? No bo oni, bramka Sienkiewicza to po trzeciej akcji z rzędu, gdzie my nie potrafimy go zatrzymać, czy nie potrafimy zatrzymać tych akcji. Oni, pańscy piłkarze, to tak biegali trochę bez ładu i bez składu. Przynajmniej tak to widziałem z góry. No nie, akurat. Oni zbyt łatwo sobie wymieniali. Zgodzę się, że w pierwszych fragmentach zbyt łatwo, ale ze względu na to, że w pierwszej fazie budowy akcji nie byliśmy wystarczająco agresywni, tak jak robiła to Olimpia, wypychała nas wysoko i tutaj w tej pierwszej fazie akcji tworzyło się to, że gdzieś robiło się spóźnienie i Sienkiewicz zostawał sam, a widać, że ma, przygotowując się do tego meczu, akurat zwróciliśmy szczególną uwagę na niego, że jest to piłkarz, który jest jakościowo ponad tą ligę, jest to motor napędowy, jeżeli chodzi o... Natomiast to się zaczynało tam wyżej. Jeżeli wyżej zespół dostanie przewagę i będzie umiał wykorzystać właśnie swojego najlepszego piłkarza, to robi się problem. I to było na początku widoczne i dla mnie, i dla pana, i dla wszystkich chyba. Natomiast później dostaliśmy jedno ostrzeżenie, drugie i nie umieliśmy zareagować na trzecie. No dobrze, dlatego mówię, że ten początki tych meczów są takie... Nie generalizowałbym, bo rozmawialiśmy na ten temat w szatni i nie generalizowałbym, bo w poprzednich meczach
Faktycznie zdarzyło się to dwa mecze z rzędu, natomiast nie generalizowałbym w tym momencie, bo poprzednie mecze były akurat rozgrywane. Zgadzam się, że w meczu z Lechem faktycznie bramka, która została strzelona na początku, pozwoliła Lechowi cofnąć się i zmusić nas do ataku pozycyjnego i dzisiaj stało się bardzo podobnie, natomiast nie uważam, żeby dzisiaj był fatalny początek, jeżeli chodzi o nasze podejście, bo próbowaliśmy być z przodu i próbowaliśmy wkładać w te strefy piłkę, gdzie mieliśmy założone, natomiast byliśmy trochę niedokładni. Bardziej jeżeli chodzi o grę defensywną naszego zespołu, to bardziej mi chodzi o tych trzech naszych ofensywnych zawodników, żeby mogli trochę agresywniej zablokować początki akcji, bo to było kluczowe właśnie w tych sytuacjach. No i drugie pytanie, dla mnie trochę późno pan się zdecydował na ofensywne zmiany. Że ten Falik, nie wiem na ile on ma sił, ale on dopiero w 74 bodajże. W 74, ale z perspektywy boiska wyglądało, że złapaliśmy kontrolę nad tym meczem, że zaczęliśmy, ten układ zaczął funkcjonować. Nie powiem, że tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, ale natomiast zaczęliśmy grać cały czas na połowie przeciwnika i próbować. I mieliśmy dzięki temu stałe fragmenty gry, mieliśmy dzięki temu indywidualne akcje z bocznych sektorów Bartka Borunia czy Muszki w tym momencie. I wyglądało to tak, że możemy z którejś z tych akcji strzelić bramkę, dlatego rozmawialiśmy na wspólnie w sztabie szkoleniowym, czy przytrzymać ten układ. Okazało się, po meczu zawsze łatwo można powiedzieć, że zmiany były za późno. Tak. Dobrze, to jeszcze jedna rzecz, bo mi umknęła. Co z Kulawiakiem? To coś poważnego? Dostał takie bardzo nieprzyjemne uderzenie w koziogonowo i to jest bardzo bolesne. I no, biegał przy linii, ale akurat biegał przy mnie i sugerował, że może być problem. No i w pewnym momencie po prostu podniósł rękę i powiedział, że stop, musieliśmy dokonać zmiany.